Rozdział 21. Trudna przeprawa. Morza chińskie są bardzo kapryśne, szczególnie w początkach listopada, gdy bywają wystawione na działanie silnych wiatrów. Tak daleka przeprawa na statku o wyporności 20 ton była przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Było to ze strony marynarza dowodem niezwykłej odwagi wypuszczać się w podobnych warunkach do Szanghaju, leżącego 800 mil od Hongkongu, ale John Busby ufał swemu tankader sunącemu po fali morskiej jak mewa. Sądzę, że chyba niepotrzebne będzie, rzekł pan Fogg do sternika, gdy statek wypłynął na pełne morze, zalecać możliwy pośpiech. Niech wasza wysokość będzie spokojny, odparł John Bunsby. Zrobimy wszystko, co możliwe. Filias Fogg, stojąc na pokładzie, patrzył na wzburzone morze, a młoda kobieta ze wzruszeniem przyglądała się oceanowi, który przepływali na tak wątłym statku. Nad jej głową bielały żagle tankader unoszone wiatrem. Wydawało się, że fruwają w powietrzu. Nadeszła noc. Księżyc znajdował się w pierwszej kwadrze. Niewystarczające jego światło znikło wkrótce we mgle horyzontu. Od wschodu nadciągały chmury i zajęły część nieba. Sternik zapalił ognie sygnałowe. Jest to ostrożność konieczna na tych morzach, gdzie tak często zdarzają się rozmaite wypadki. Fix marzył sobie na pokładzie. Trzymał się na uboczu, wiedząc, że pan Fok jest z natury małomówny. Przy tym przykro mu było rozmawiać z człowiekiem, którego grzeczności nadużywał. Myślał więc o przyszłości. Przypuszczał, że prawdopodobnie pan Fogg nie zatrzyma się w Yokohamie, że niezwłocznie wsiądzie na statek z San Francisco, aby osiągnąć Amerykę, której szersze przestrzenie dadzą mu możliwość ukrycia się i uniknięcia kary. Plan filiasa Foga wydawał mu się bardzo prosty. Zamiast prosto z Anglii udać się do Ameryki, jak zwyczajny rzezimieszek, pan Fogg kreślił ogromne koło. Zwiedza trzy czwarte globu ziemskiego, aby dosięgnąć bez przeszkód kontynentu amerykańskiego, gdzie spokojnie przeje pieniądze skradzione w banku. Ale co ma zrobić, gdy znajdzie się w Stanach Zjednoczonych? Czy ma opuścić foga? Nie, tysiąc razy nie. Dopóki nie otrzyma nakazu aresztowania, ani na chwilę go nie odstąpi. Uważa to za swój obowiązek i do końca go spełni. W każdym razie wydarzyła się szczęśliwa okoliczność. Obierze świata nie było już przy panu fogu a po tym, co zaszło pomiędzy nim i agentem, było bardzo pożądane, aby pan i służący nigdy się nie spotkali. Pan Fogg ciągle myślał o Francuzie, będąc prawie pewnym, że biedny chłopak na wskutek jakiegoś nieporozumienia wsiadł na karnatyk w ostatniej chwili. Tak myślała też pani Auda, która nie mogła odżałować tego przewiązanego sługi. Pocieszała ją myśl, że znajdą go w kochamie. Około dziesiątej wiatr stał się ostrzejszy. Może trzeba było zwinąć żagle, ale sternik zbadawszy dokładnie horyzont, nie uczynił tego. W ogóle tankader szedł doskonale pod żaglami na dużej wodzie i zbliżał się szybko do celu. O północy Filias Fok i pani Auda zeszli do kajuty. Fix uprzedził ich, rozciągnąwszy się na jednej z kanapek. Co do sternika i jego ludzi, ci na całą noc pozostali na stanowisku. Na zajutrz, 8 listopada, o wschodzie słońca, statek przebył odległość 100 mil, robiąc na godzinę 8 do 9 mil. Była to największa szybkość, jaką można było osiągnąć. Gdyby wiatr się nie zmieniał, Tankader miał wszelkie podstawy do szczęśliwego przybycia na miejsce. Pan Fogg i młoda kobieta, nie cierpiąc na chorobę morską, spożywali z apetytem biszkopty i konserwy. Fix, zaproszony do dzielenia z nimi posiłku, chętnie go przyjął. Jego sytuacja stawała się z godziny na godzinę coraz bardziej nieznośna. Podróżować na koszt tego człowieka, korzystać z jego uprzejmości, wydało mu się nieuczciwe. Wreszcie skończywszy kolację, zwrócił się do pana Foga i wziąwszy go na stronę rzekł Panie, był pan bardzo łaskawy ofiarując mi miejsce na tym statku, ale chociaż środki nie pozwalają mi być tak szczodrym jak pan, chcę jednak zapłacić swoją część. Nie mówmy o tym. Ależ panie, nie, panie, powtórzył pan Fogg stanowczym tonem. To zalicza się do ogólnych wydatków. Fix skłonił się i przez cały dzień nie powiedział ani słowa. Tymczasem szybko posuwano się naprzód. John Bunsby miał szczerą nadzieję przybycia na czas do Szanghaju. Cała załoga małego okrętu dokładała wszelkich starań. Nadzieja nagrody nęciła tych poczciwców. Rozkazy były sumiennie wypełniane. Nawet fregata Royal Yacht Clubu nie mogła być lepiej dowodzona. Z nadchodzącym wieczorem można było odnotować, że statek oddalił się 220 mil od Hongkongu i Filias Fogg mógł się spodziewać, że przybywszy do Yokohamy nie będzie musiał zapisywać opóźnienia. Pierwsza poważna przeszkoda od czasu wyjazdu z Londynu zostanie prawdopodobnie usunięta bez straty czasu. O świcie dnia następnego Tankader swobodnie wsunął się w cieśninę Fokien, oddzielającą dużą wyspę Formozę od brzegu chińskiego i przeciął zwrotnik Raka. Morze w tym miejscu było bardzo nieprzyjemne. Pełne miało uformowanego przeciwnymi wiatrami. Statek przechylał się z boku na bok. Trudno było utrzymać się na pokładzie. Z nadejściem ranka wiatr stał się silniejszy. Przy tym barometr zwiastował bliską zmianę pogody. Jego dzienny obrót był nieregularny i poziom rtęci wahał się kapryśnie. Widziano, jak morze wydymało się od południowego wschodu dużymi bałwanami, i czuło się zbliżającą się burzę. Przed dzień tego dnia słońce zaszło w czerwonej mgle pośród lśniącego fosforycznie oceanu. Sternik długo badał ten nic dobrego nie wróżący wygląd nieba i mruknął coś niezrozumiałego przez zęby a znalazłszy się obok swego pasażera, rzekł Czy mogę wyjawić wszystko waszej wysokości? Wszystko, odparł Filias Fogg. Otóż będziemy mieli silny wiatr. Czy nadejdzie z północy, czy z południa? spytał pan Fogg. Z południa. Niech pan patrzy. To tajfun nadciąga. Skieruj się na tajfun, a ten rzuci nas we właściwą stronę. Odrzekł pan Fogg. Jak pan każe? Odparł sternik. Nie mam nic więcej do dodania. Przeczucia Johna Bunsby nie omyliły go. O wcześniejszej porze roku tajfun mówiąc językiem meteorologa, przelatuje jak świecąca kaskada płomieni elektrycznych, ale podczas zimowego zrównania dnia z nocą, można było obawiać się jego gwałtowności. Sternik podjął wszelkie środki ostrożności. Ściany statku były sumiennie zbadane i zaopatrzone, aby ani jedna kropla wody z zewnątrz nie dostała się do wnętrza. Jedyny żagiel trójkątny z mocnego płótna rozpięto, aby utrzymać równowagę. John Bunsby zaproponował pasażerom zejście do kajuty. Ale na przestrzeń nie nęciła ich wcale, woleli więc pozostać na pomoście. Około ósmej zerwał się silny wicher i spadł ulewny deszcz. Tankader, wraz ze swym jedynym żaglem, poniesiony wiatrem, mknął jak piórko z szybkością trudną do opisania. Cały dzień statek pędził w stronę północy, unoszony przez olbrzymie bałwany, zachowując na szczęście jednakową prędkość. Ze dwadzieścia razy góry wodne piętrzyły się za statkiem, ledwo go nie zalewając, ale za każdym razem sternik z ręcznym ruchem unikał niebezpieczeństwa. Podróżni nieraz byli oblani wodą, ale znosili wszystko z prawdziwym stoicyzmem. Fix złorzeczył, ale wstydząc się odważnej pani Audy, udawał zucha. Co do filiasa Foga, Tajfun wydawał się należeć do programu jego wycieczki. Tymczasem Tankader... Posuwał się ciągle na północ, lecz koło wieczora, tak jak się obawiano, wiatr zmienił kierunek i zaczął dąć z północnego zachodu. Statek, mocno pochylony na bok, nieustannie był wstrząsany bałwanami. Z nadejściem nocy burza wzmogła się jeszcze. John Bunsby, widząc ogarniającą morze ciemność, zaniepokoił się mocno. Rozmyślał, czy nie czas przerwać żeglugi. Poradziwszy się swojej załogi, zwrócił się następnie do pana Foga i rzekł. Sądzę, Wasza Wysokość, że dobrze zrobimy, jeśli dobijemy do najbliższego portu. Ja też tak myślę, odparł pan Fok. Ach tak, rzekł sternik. A więc do jakiego? Ja znam tylko jeden, odparł pan Fok. A jest nim? Szanghaj. Sternik nie pojął w pierwszej chwili, co miała znaczyć ta odpowiedź, lecz, namyśliwszy się, wykrzyknął. A więc dobrze, Wasza Wysokość ma rację. Do Szanghaju. I statek zawrócił na północ. Noc była okropna. Prawdziwym cudem maleńki statek jeszcze się nie wywrócił. Dwa razy przechylił się prawie prostopadle. Pani Auda była zupełnie wyczerpana, ale żadna skarga nie wyszła z jej ust. Niejednokrotnie pan Fogg musiał ją ratować przed gwałtowną falą. Z nadejściem dnia burza się wzmogła. Wiatr doł z południowego wschodu. Była to korzystna zmiana i Tankader popłynął z nową energią. Od czasu do czasu przez przedarte mgły widniał brzeg ale nie widziano żadnego statku. Tankader był sam jeden na olbrzymiej morskiej przestrzeni. W południe morze zaczęło się uspokajać, a z zachodem słońca uciszyło się znacznie. Podróżni okropnie wyczerpani mogli odpocząć i posilić się. Noc była stosunkowo spokojna. Rozpięto wszystkie żagle, szybkość statku była znaczna. Na zajutrz, 11 o wschodzie słońca, spadawszy położenie statku, John Bunsby obliczył, że znaleźli się o 100 mil od Szanghaju. 100 mil, a im został tylko jeden dzień, aby je przebyć. Jeśli pan Fogg chciał zdążyć na kolejny statek, musiał tego wieczora być w Szanghaju. Gdyby nie burza, podczas której stracili kilka godzin, byliby już o 30 mil od portu. Wiatr znacznie się zmniejszył i morze opadło. Na Tankader rozwinięto wszystkie żagle. W południe byli już o 45 mil od Szanghaju. Pozostało im jeszcze 6 godzin do osiągnięcia portu. Na statku panował żywy niepokój. Chciano koniecznie przybyć na czas. Aby to osiągnąć... Trzeba było, żeby statek płynął z prędkością 9 mil na godzinę, a wiatr stale słabł. O siódmej byli jeszcze o 3 mil od Szanghaju. Sternik zaklął straszliwy. Nagroda 200 funtów szterlingów wymykała mu się z rąk. Spojrzał na pana Foga, który nie stracił nic ze swego spokoju, chociaż cały swój majątek postawił na jedną kartę. W tej właśnie chwili pasmo czarnego dymu ukazało się na powierzchni wody. Był to parostatek amerykański wychodzący z portu o przepisowej godzinie. Przekleństwo! wykrzyknął John Bunsby, z rozpaczy wypuszczając drąg z ręki. Sygnały, rzekł spokojnie pan Fogg. Maleńka armata umieszczona na przodzie statku Tankader służyła do dawania sygnałów w czasie mgieł. Armatę tę napełniono prochem po sam otwór, ale w chwili, gdy sternik chciał podpalić żarzący się węgiel, pan Fogg zawołał. Wywiesić chorągiew. Chorągiew przymocowano do masztu. Był to sygnał wzywający pomocy można się było spodziewać, że statek amerykański, zauważywszy go, połączy się z szalupą. Ognia! rozkazał pan Fogg. I wystrzał z małej armaty rozległ się w powietrzu.